Skąd dokąd pani podróżuje? Z Bielska do Katowic. Często pani jeździ pociągiem? No tak, co najmniej raz w tygodniu. A jaki cel podróży, jeśli mogę zapytać? No, po prostu odwiedzam tutaj w Bielsku córkę raz na tydzień, no i tak się przemieszczam tym sposobem, bo jest najwygodniej pociągiem. A no właśnie, dlaczego pociąg? Bo wygoda, dlaczego jeszcze? Bardzo wygodnie i zawsze na czas. Także jestem zadowolona. A co by pani zmieniła, jeśli chodzi o Koleje Śląskie? Ma pani dla nas jakieś rady? Ja myślę, że wszystko jest w porządku. Na razie nie zauważyłam nic, co by mi przeszkadzało. Czym się pani zajmuje, jadąc pociągiem? Wyjątkowo czytam gazetę, a tak to po prostu patrzę sobie przez okno. Zdarzyła się pani kiedyś jakaś nietypowa, ciekawa historia, może jakieś spotkanie w pociągu, coś wesołego? Właśnie, że nie. Jeżdżę przeważnie sama. I tak po prostu jest zawsze tak samo, można powiedzieć. A jak pani wspomina kolej sprzed lat, to jak to było kiedyś, pamięta pani? No, pamiętam, jakie tłumy były zawsze w pociągu, jak ciężko było po prostu się dostać do pociągu, nie? To było makabryczne. Teraz można powiedzieć, że jest niebo a ziemia. Duża różnica. Jest po prostu, można powiedzieć, większa kultura w pociągu. Tak. Nie ma żadnych właśnie rozrów, żadnych tam awantur. Ludzie się nie kłócą. Dla siebie są kulturalni bardziej. Także jest o wiele lepiej. No. A czy jadąc pociągiem czuje się pani bezpiecznie? Tak. Tak. Czuję się bezpiecznie. Wiem, że zawsze mogę podejść do konduktora, prawda, i otrzymam pomoc. Bo tak jak człowiek gdzieś podróżuje, gdzie indziej, no to jest ciężko. A tu to dlatego jeżdżę pociągami. Samochodem nie jeżdżę, tylko pociągiem właśnie dlatego. Wiem, że mogę się zdać tutaj na państwa i jest zawsze w porządku. Jakie jeszcze są powody, dlaczego ludzie wybierają tak chętnie kolej, jak pani myśli? Ja myślę, że chyba dlatego, że to tak na czas zawsze ten pociąg jest. Z autobusami jest różnie, bo na tych drogach mogą być i korki, i różne przeszkody. Pociąg jedzie swoim torem i ja myślę, że to chyba głównie o to chodzi. Ludzie się śpieszą, więc chcą dojechać na czas. I myślę, że to jest powód najważniejszy.